Kiedy żona tego mężczyzny urodziła czarne dziecko, porzucił ją w najbardziej okrutny sposób. Dwadzieścia lat później stało się coś niewiarygodnego. Anna trzęsła się ze strachu, gdy Jeff wszedł groźnie w jej kierunku. Mocniej objęła dziecko śpiące spokojnie w jej ramionach. Uzy spływały jej po twarzy, a strach wypełniał jej brzuch. Kto jest ojcem tego czegoś? Wrzasnął Jeff, podchodząc bliżej, a jego oczy płonęły wściekłością. Ze strachu przed jego gniewem, Anna tylko jęknęła i nic nie powiedziała. Odpowiedz! Tym razem ryknął, uderzając pięściami w ścianę, powyżej miejsca, w którym spoczywała. Jej strach wzrósł, powodując, że szarpnęła się i zadrżała. Jeff jęknął ze złości, zaciskając mocno pięści i spoglądając na nią sztyletem. Bez słowa wyszedł z sali szpitalnej. Uzyspływały Annie po oczach, gdy patrzyła, jak jej mąż odchodzi. Spojrzała jeszcze raz na pięknego chłopca, śpiącego spokojnie w jej ramionach. Litowała się nad nim, ponieważ czuła, że nie zasłużył na takie powitanie. Wciąż nie mogła pojąć, jak to się stało, że dziecko jest czarne. Ona i Jeff byli biali. Nawet personel medyczny nie miał wyjaśnienia dla Anny zasugerowali tylko kilka testów, w tym test dna. Dzięki temu mogliby znaleźć odpowiedzi, których Anna tak bardzo potrzebowała. Pięć dni później Anna została wypisana ze szpitala. Podczas całego pobytu w szpitalu Jeff nigdy do niej nie zadzwonił ani nie przyszedł sprawdzić, co się z nią dzieje. Anna była bardziej niż rozczarowana Jeffem. Co się stało z przysięgą, którą złożyli, że będą przy sobie bez względu na wszystko? Mimo to rozumiała jego gniew. Gdyby była na jego miejscu, też byłaby zła. Ale porzucenie jej w szpitalu to było po prostu zbyt wiele. Oznaczało to, że całkowicie stracił do niej zaufanie. Nawet jeśli miał wątpliwości, czy dziecko jest jego, mogli posunąć się do testu dna. To było znacznie lepsze niż całkowite zwątpienie, pomyślała Anna. Kiedy w końcu dotarła do domu, spotkała Jefa, który natychmiast rzucił jej zimne, krwawe spojrzenie, gdy ich oczy się spotkały. Bez słowa wszedł do pokoju gościnnego. Anna westchnęła i weszła do ich pokoju. Kilka minut później, po nakarmieniu dziecka i upewnieniu się, że szybko zasnęło, postanowiła skonfrontować się z mężem. Jeff spojrzał zszokowany, gdy Anna weszła do pokoju gościnnego. Czego chcesz? Wrzasnął, zły, że w ogóle miała odwagę wejść do jego pokoju. Anna milczała, dopóki nie podeszła wystarczająco blisko. Następnie zaczęła przypominać im ich wcześniejsze dni i przysięgę, którą sobie złożyli. Zapytała ich, dlaczego miałby mieć tyle wątpliwości i porzucić ją w szpitalu. Dlaczego miałby myśleć, że kiedykolwiek będzie tak lojalna wobec ich wspólnego związku? Następnie przysięgła, że nigdy nie myślała o zdradzeniu go, nie mówiąc już o zrobieniu tego. Zasugerowała nawet, by zrobili test dna, jeśli nadal będzie w nią wątpił. Łzy płynęły jej z oczu, gdy mówiła i błagała, ale Jeff tylko rzucał jej brudne spojrzenia. Kiedy wydawało się, że skończyła, Jeff zaśmiał się sarkastycznie. Następnie powiedział, że nie będzie marnował pieniędzy na test dna, udowadniając oczywistość, że była mu niewierna z czarnym mężczyzną. Kazał jej odejść ze swoim Benkartem i spotkać się z kochankiem, albo sprawi, że dom będzie nie do zniesienia dla niej i dziecka. Następnie wypchnął ją z pokoju i kazał jej spakować swoje rzeczy i odejść, albo on ją do tego zmusi. Potem zamknął jej drzwi przed nosem. Anna usiadła przy drzwiach i gorzko zapłakała. Wciąż dobijała się do drzwi, błagając jefa, by jej uwierzył, ale on pozostał głuchy na jej błagania. Jedyny raz, kiedy zareagował, powiedział jej, żeby opuściła jego mieszkanie i zaczęła pakować swoje rzeczy, albo zrobi coś, czego będzie żałować. Kiedy wyczerpały ją błagania i kłótnie z kamieniem, wstała i poszła do swojego pokoju. Postanowiła dać mu trochę przestrzeni. Rozumiała, że gniew Jeffa był zły. Nie chciała być jego ofiarą. Prawdopodobnie potrzebował więcej przestrzeni i czasu do namysłu. Postanowiła mu to dać. Następnie zadzwoniła do siostry i wszystko jej wyjaśniła. Tej nocy jej siostra pojechała do mieszkania Anny i pomogła jej spakować kilka swoich rzeczy i kilka rzeczy dziecka. Kiedy Anna weszła do samochodu z dzieckiem, spojrzała za siebie, mając nadzieję, że Jeff się pojawi. Ale oczywiście nikogo nie było w zasięgu wzroku. Jej siostra próbowała ją uspokoić, mówiąc, że wszystko będzie dobrze. Kilka dni później Anna obudziła się i odkryła, że wszystkie pieniądze na wspólnym koncie, które dzieliła z Jeffem, zostały wyczyszczone. Była oszołomiona. Serce jej waliło, a łzy spływały po twarzy, gdy sprawdzała saldo. Nie mogła uwierzyć w to, co widzi. Tym razem nie zważała na konsekwencje i postanowiła skonfrontować się z Jeffem. To było szaleństwo. Szybko się ubrała i udała się do ich małżeńskiego domu. Ale kiedy tam dotarła, zdała sobie sprawę, że stało się coś jeszcze gorszego. Dom był pusty. Wszystkie rzeczy Jeffa i jej zniknęły. Jakby tego było mało, zniknęły też wszystkie rzeczy dziecka. Dlaczego Jeff to zrobił? Wciąż zastanawiała się, dlaczego tak bardzo ją zranił za oskarżenie, którego nie chciał udowodnić. Czy po prostu lubił ją ranić? Mijały godziny, zanim Anna w końcu wstała, ocierając łzy. Kiedy zobaczyła kawałek papieru pod ścianą, była to notatka napisana przez Jeffa. Poczuła, jak serce prawie wyskakuje jej z piersi, gdy przeczytała ostatnie słowa, które do niej napisał. Moja droga Anno, nie mogę uwierzyć, że tak bardzo zdradziłaś moje zaufanie. Nie wyobrażam sobie życia z Tobą i tym draniem, więc myślę, że lepiej będzie, jak to zakończymy. Proszę, nigdy nie próbuj się ze mną kontaktować. Wkrótce spotkasz się z moim prawnikiem. Oczy Anny rozszerzyły się, gdy przeczytała notatkę. "A kiedy dotarło do niej, co to oznacza?" krzyknęła i zalała się łzami. Upadając na ziemię. Płakała i zawodziła. Próbowała się do niego dodzwonić, ale oczywiście jego linia była wyłączona. Domyśliła się, że zablokował jej numer. Następnie zadzwoniła do swojej siostry i gorzko płakała, opowiadając, co miała na myśli w domu. Jej siostra, która była w pracy, musiała znaleźć wymówkę, by się nią zająć. Dwa tygodnie później przyszli prawnicy Jeffa i wręczyli jej papiery rozwodowe do podpisania. Była wyczerpana płaczem, a wszelkie wysiłki zmierzające do uratowania jej małżeństwa były mniej lub bardziej stratą czasu. Po prostu podpisała papiery bez żadnych argumentów. Ból był nie do zniesienia. Straciła siły od płaczu i była potwornie rozgoryczona. Jej siostra pocieszała ją, mówiąc, że Jeff nigdy na nią nie zasługiwał. Że odszedł na dobre. Ale nic, co robiła jej siostra, nie było w stanie ukoić bólu. Mogła jedynie pomóc jej pozostać silną. Ale była wdzięczna swojej siostrze. Zawsze była przy niej, by pocieszać i pomagać przy dziecku. Nie pozwoliła jej też popaść w depresję. Pomimo nieprzewidzianych okoliczności, jakie przyniosły jego narodziny, Anna nigdy nie obwiniała dziecka za swoje nieszczęścia. Za każdym razem, gdy na niego patrzyła, była wdzięczna Bogu za jego dar. Czuła tylko miłość do swojego dziecka i nadała mu imię Jaden. Była zdeterminowana, aby wychować go z całą miłością w sercu, licząc, że będzie niewinny traumy, przez którą przechodziła. Jej urlop macierzyński dobiegł końca i musiała wrócić do pracy. Rano zabierała jadena do żłobka, a potem jechała do pracy. Ale z powodu agonii, przez którą przechodziła, stała się mniej wydajna w pracy. Pracowała w dziale obsługi klienta w banku zajmującym się mikrofinansowaniem. Zadania, które początkowo wydawały jej się łatwiejsze, stały się trudniejsze do wykonania. Niegdyś uśmiechnięta i tryskająca energią młoda Anna stała się nastrojowa i powściągliwa, wyglądając na nieco zniszczoną. Kilka tygodni później zadzwonił do niej jej przełożony Pedro Williams. Zaczął ją pytać: Co się stało, ponieważ nie była już pracownikiem, którego poznał i docenił. Początkowo twierdziła, że nic się nie stało i przeprosiła za swoje ostatnie niedociągnięcia. Gdy nalegał, stwierdziła, że to prawdopodobnie dlatego, że właśnie zakończyła urlop macierzyński. Później zalała się łzami i opowiedziała szefowi o obecnym stanie swojego małżeństwa z powodu narodzin dziecka. Pedro zrobiło się jej żal. Uspokoił ją i zachęcił do pozostania silną powiedział jej, że w końcu wszystko nabierze sensu. Następnie objął ją i pozwolił jej wypłakać się w jego klatkę piersiową, gdy poklepał ją po plecach. Była jedną z jego ulubionych podwładnych ze względu na etykę pracy i osobowość. Czuł się niesprawiedliwie, że ktoś tak wdzięczny, jak ona przez to przechodzi. Postanowił więc pomóc jej wyzdrowieć. W każdej przerwie Pedro wychodził z nią na miasto. Początkowo wahała się, ale jego upór ostatecznie doprowadził do tego, że dołączyła do niego na lunch. Z czasem ta rutyna pomogła zbudować między nimi znajomość. W weekendy Pedro również przychodził, by zobaczyć się i dziecko i zapytać, jak sobie radzą. Czasami, jeśli miał czas, zabierał ich do kina, parku, na plaży lub do miłej restauracji. Czasami po prostu woził je po okolicy, aby zobaczyć i cieszyć się przyrodą wiedząc, że Anna ledwo wychodziła po godzinach pracy, ponieważ pogrążała się w smutku. Po kilku miesiącach, Anna zaczęła zdrowieć. Stopniowo wróciła do wesołej damy, którą zawsze była w pracy. Była bardzo wdzięczna swojemu szefowi za to, że pomógł jej uporać się z ranami, jakie przyniosło jej poprzednie małżeństwo. Pedro cieszył się z jej wyzdrowienia i wciąż przychodził sprawdzać jej postępy. Stało się to pewnego rodzaju rutyną między nimi i przebiegało naturalnie. Rok później uczucia zaczęły iskrzyć. Pedro był wdowcem. Jego żona zmarła podczas porodu, a dziecko urodziło się martwe. Co było dla niego podwójną tragedią. Może dlatego tak łatwo wczuwał się w ból Enny. Był załamany nie do opisania i rok zajęło mu wyleczenie się ale nigdy nie czuł potrzeby by iść dalej. A teraz zdał sobie sprawę, że poczuł coś, czego nigdy nie spodziewał się poczuć, a nawet zrezygnował z ponownego uczucia. Szczerze mówiąc, rozpoczął ten związek z Aną na bardzo platonicznej nucie. Chciał tylko pomóc jej wyzdrowieć, ale teraz czuł, że jest dla niego kimś więcej niż tylko przyjaciółką. Chciał czegoś więcej niż tylko przyjaźni więc w pewien weekend zapytał, czy mogliby przenieść swój związek na inny poziom, wyrażając swoje uczucia do niej. Anna była zaskoczona. Ona również zaczynała go podziwiać poza ich relacjami zawodowymi i przyjaźnią, ale nie spodziewała się, że on poczuje to samo. Niestety, chociaż wyleczyła się z traumy zdrady Jeffa, nadal go kochała, więc nie mogła kochać kogoś innego tak, jak potrafiła więc grzecznie odrzuciła prośbę Pedro, głęboko go raniąc. Mimo to Pedro się nie poddał. Pozostał przy niej i pokazywał jej, jak bardzo mu na niej zależy. Anna doceniła tę życzliwość i troskę i pozostali przyjaciółmi. Pewnego dnia gotowała w kuchni, gdy usłyszała krzyk Jajdena z salonu. Zaniepokojona postanowiła szybko sprawdzić, co się stało i nie zwracała uwagi na otoczenie. Uderzyła w garnek z gorącym sosem, który mieszała, próbując uciec, a on spadł i zalał jej nogi. Krzyknęła z bólu, gdy ciepło poparzyło jej ciało. Jayden pobiegł do kuchni i znów zaczął płakać, gdy zobaczył płaczącą z bólu mamę. Był zbyt młody, by wiedzieć co robić, a jedynym sposobem, w jaki mógł wyrazić swoje zmieszanie, był płacz. Anna wiedziała, że musi być silna dla siebie i swojego syna. Pomimo bólu, wstała i podeszła do telefonu, poklepując syna. Jej siostra była w tym czasie w podróży służbowej. Jedyną osobą, do której mogła zadzwonić, był Pedro. Zadzwoniła do niego i zapytała: Czy mógłby pomóc jej dostać się do szpitala? Natychmiast się zgodził i wsiadł do samochodu. Czekając na Pedro, opatrzyła ranę. Kiedy dotarli do szpitala, Anna została przyjęta na odpowiednie leczenie. Anna bała się o dobro swojego syna. Jej siostra była daleko, a ona nie miała nikogo, kto chętnie zaopiekowałby się Jadenem. Ale nawet nie pytając ani nie wyrażając swoich obaw, Pedro powiedział jej, że zaopiekuje się Jadenem, gdy ona będzie w szpitalu. Anna nie potrafiła wystarczająco wyrazić swojej wdzięczności. Była zbyt wdzięczna za jego dobroć i troskę. Pedro zachowywał się jak kochający ojciec dla Jajdena. Opiekował się nim z wielką miłością i cierpliwością. Zaspokajał jego potrzeby i upewniał się, że chłopiec czuje się dobrze. Wracając z pracy po odebraniu Jajdena z przedszkola, zawoził ich oboje, aby zobaczyć, jak Anna radzi sobie w szpitalu. Kiedy przyjeżdżali, Anna widziała, jak szczęśliwy był Jaden z Pedro. Była sceptyczna co do jego pozostania z Pedro, myśląc, że będzie czuł się niekomfortowo, ponieważ nigdy nie był sam z nikim innym poza jej siostrą. Ale była zszokowana widząc, jak Pedro i Jaden płynnie się dogadują. Słyszała nawet, jak Jaden nazywał go tatą, a niezwykłym wujkiem Pedro. Tydzień później została wypisana i Pedro odwiózł ją do domu. Następnie nakazał jej odpocząć w domu przez kilka dni, zanim wznowi pracę. Anna spędziła te kilka dni w domu, aby zastanowić się nad więzią między nią a jej szefem. Była przekonana, że kocha ją i jej syna. Ona również nie mogła dłużej zaprzeczać temu, że się w nim zakochała. Podjęła decyzję. Postanowiła iść dalej. Nawet Jaden go kochał i wiedziała, że byłby wspaniałym ojcem dla Jadena. Co więcej, Jaden potrzebował ojca w swoim życiu. Nikt inny nie nosił tego buta lepiej niż Pedro. Kiedy wróciła do pracy, weszła do jego biura, aby podziękować mu za jego dobroć i pomoc, kiedy najbardziej jej potrzebowała, co z wdzięcznością przyjął. Następnie powiedziała mu, że go kocha i chciałaby przenieść ich związek na głębszy poziom. Pedro był tak szczęśliwy, słysząc to, że natychmiast wciągnął ją w ciepły uścisk i pocałował. Pedro nigdy nie przestał obsypywać Eni miłością. Wkrótce jej koledzy z pracy dowiedzieli się, że między szefem a nią coś się dzieje. Wywołało to zazdrość niektórych i podziw innych. Ale Anna nigdy nie pozwoliła, aby to dotarło do jej głowy i nigdy nie pozwoliła, aby wpłynęło to na jej pracę. Wciąż pozostawała radosną i skuteczną damą, za jaką ją znali. A Pedro kochał ją coraz bardziej. Dwa lata później Pedro wiedział, że musi ustatkować się z Aną. Tak więc w jej urodziny tego roku, kiedy weszła do biura, była zszokowana, widząc, że wejście jest udekorowane balonami i kwiatami. Gdy weszła do środka, usłyszała urodzinowe okrzyki od swoich kolegów. Była zszokowana i rozejrzała się z rozbawieniem, zakrywając usta dłońmi. Następnie roześmiała się serdecznie, aby powstrzymać łzy, które groziły upadkiem. To było zbyt piękne. Zaczęła dziękować wszystkim za wysiłek, jaki włożyli w zrobienie tego dla niej. Ale pośród tłumu szukała Pedro, ale go nie znalazła. Podejrzewała, że to on był mózgiem tego wszystkiego, ale gdzie on był? Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, usłyszała jego spokojny głos z za pleców, gdy się odwróciła. Pedro stał za nią z szerokim uśmiechem i tortem w rękach. Obie dłonie trzymała na ustach, zakrywając usta, gdy zaczęły płynąć jej łzy. Jego uśmiech poszerzył się i zachęcił ją, by podeszła do niego bliżej i przytuliła się do niego z powodu trzymanego przez niego tortu. Wyszeptała, dziękuję, a on ucałował jej usta. Kiedy nadszedł czas krojenia tortu, Ana przesunęła nożem po torcie, ale zdała sobie sprawę, że uderzył w coś twardego. Zaciekawiona postanowiła rozciąć ciasto. Kiedy to zrobiła, znalazła złoty pierścionek, a kiedy go podniosła i odwróciła się, spotkała Pedro już na jednym kolanie. Sapnęła w szoku. Kocham cię, Ana, i nie sądzę. Bym mógł żyć bez ciebie. Chcę też być ojcem Jadena, więc proszę, czy wyjdziesz za mnie? Pedro zapytał tak czule, że łzy spłynęły po policzkach Enli, gdy skinęła głową. Następnie wziął pierścionek z jej dłoni i wsunął go na jej palec. Wstał i pocałował ją, podczas gdy weseli gapie patrzyli na niego z podziwem. Im również łzy spływały po twarzach. Trzy miesiące później pobrali się. W miarę upływu lat para przygotowywała Jadena na odpowiedzialne dziecko. Upewnili się, że Jaden ma wszystko co najlepsze szkołę, ubrania i edukację. Jaden sprawił, że byli dumni z jego wyjątkowej inteligencji. W odpowiednim czasie ukończył szkołę średnią, dostał się do College U i studiował informatykę. Po ukończeniu studiów został natychmiast zatrudniony w firmie technologicznej. Jego zatrudnienie wiązało się z przywilejami takimi jak dom i samochód z szoferem. Jego rodzice nie mogli być bardziej szczęśliwi, zwłaszcza ana. Wszystko układało się dobrze dla tej rodziny, dopóki ktoś, kogo nigdy nie spodziewali się zobaczyć, nie pojawił się w ich życiu. Tego dnia rodzina miała małe spotkanie na świeżym powietrzu, aby uczcić urodziny Jadena, gdy nagle pojawił się dziwny mężczyzna. Starzec wyglądał niechlujnie i szorstko. Wydzielał również nieprzyjemny smród, a Jaden czuł do niego jedynie współczucie. Jaden już miał zaproponować mężczyźnie Drinka, ale Anna go powstrzymała. To człowiek, który cię porzucił, powiedziała bardzo chłodno. Słysząc te słowa, Jaden wpadł w furię i kazał Jeffowi natychmiast wyjść. Bezwstydnie Jeff uklęknął na jedno kolano i błagał o wysłuchanie. Przez łzy opowiedział, jak jego matka skontaktowała się z nim około dziesięć lat temu. Wyznała, że jego biologiczny F. Kingman, z którym zdradzała wkrótce po ślubie z mężczyzną, którego uważał za swojego ojca. Więc dlaczego wróciłeś? Wiedziałaś dziesięć lat temu, co zajęło ci tyle czasu? Krzyknął Jaden. Jeff nie miał sensownej odpowiedzi, ale faktycznie dał się ponieść życiu bez odpowiedzialności. Po tym jak rzucił anę przecinek, żył bez trosko. Chodził od imprezy do imprezy, umawiał się z kilkoma kobietami i wydawał krocie. Ostatecznie zamieszkał z młodszą dziewczyną zaledwie pięć lat temu i to był początek jego nieszczęścia. Sprawiła, że jego życie stało się piekłem. Nigdy naprawdę go nie kochała i była z nim tylko dla jego pieniędzy. W wyniku problemów małżeńskich Jeff nie mógł już skupić się na pracy i został zwolniony. Kiedy myślał, że nie może być już gorzej, jego młoda kochanka uciekła. Tego dnia wyszedł na miasto, by wypić butelkę lub dwie. Ilekroć wychodził w ten sposób, zostawał z dala na kilka godzin, aby uciec przed gniewem swojej dziewczyny. Kiedy w końcu wrócił do domu, przeżył szok swojego życia. Każda rzecz, którą posiadał, zniknęła, a Safi zaczął otrzymywać powiadomienia o debecie na swoim telefonie, aż prawie nic nie zostało. Przytłoczony szokiem Jeff doznał udaru. Na szczęście dla niego, jego sąsiad przyszedł mu z pomocą i został zabrany do szpitala, gdzie ostatecznie wyzdrowiał. Gdy tylko został wypisany, Jeff wiedział, że musi odszukać swoją pierwotną rodzinę. Bycie traktowanym w taki sposób uświadomiło mu, jak źle traktował Annę i swojego syna. Słyszał, że Anna ponownie wyszła za mąż, ale wciąż wierzył, że ma szansę. W końcu wtedy była w nim szaleńczo zakochana. Jak bardzo się mylił! Anna powiedziała mu, że nie ma dla niego miejsca w ich życiu i że odebrała mu prawa ojcowskie lata temu. Matka i syn razem krzyknęli na niego, aby odszedł i nigdy więcej nie pokazywał swojej twarzy. Jeff odszedł zawstydzony. Później skończył w domu starców, żałując, że nie może cofnąć czasu i postępować właściwie. Co sądzisz o tym, co ostatecznie stało się z Jeffem? Podziel się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy. Do zobaczenia w następnym filmie.